wybuch butli z gazem, 4 osoby poszkodowane. Nowy plac przy szkole w Kozienicach. Młodzi artyści nagrodzeni. Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. Z pobożeniami ciała do szpitala trafiły 4 osoby, które przebywały w domu podczas wybuchu butli z gazem. Do zdarzenia doszło niedaleko Szydłowca. W czwartek tuż po godzinie 19 doszło do wybuchu gazu w domu w miejscowości Sadek pod Szydłowcem. W jego wyniku doszło też do niewielkiego pożaru. Wewnątrz budynku przebywał 63-letni mężczyzna, 58-letnia kobieta i 2 dzieci w wieku 9 i 6 lat. Wszystkie te osoby były z widocznymi obrażeniami w postaci różnego stopnia poparzeń. Cały budynek był dosyć mocno uszkodzony, powybijane były szyby w oknach, zniszczone ściany wewnętrzne. Jedna ze ścian była w ogóle wypchnięta na zewnątrz budynku. Dziś swoje czynności będą prowadzić na miejscu pracownicy nadzoru budowlanego w Szydłowcu i tak naprawdę to oni zdecydują o tym, czy ten budynek nadaje się do dalszej eksploatacji. Dokładną przyczynę wybuchu i straty ustali policja. Wstępnie mamy takie informacje o tym, że mężczyzna po prostu przyniósł do mieszkania, do domu, do swojego domu butlę z gazem, do LPG z samochodu i coś tam próbował przy niej, nie wiem, robić, naprawiać i wtedy też doszło do tego wybuchu. W akcji udział brało 5 jednostek straży pożarnej, 3 zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz pogotowie energetyczne. Między innymi stoły do gry w szachy i Chińczyka powstaną przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Inwestycje wsparł samorząd województwa mazowieckiego. Kwotą 36 tysięcy złotych samorząd województwa mazowieckiego wsparł budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Kozienicach. Realizacja zadania obejmuje budowę placu na obszarze 385 metrów kwadratowych przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Zostaną na nim zamontowane na stałe 4 betonowe stoły do gry w szachy i Chińczyka, 1 betonowy stół do tenisa stołowego, 4 ławki i 2 skrzynie do przechowywania sprzętu. Plac będzie miejscem bezpiecznym dla użytkowników, zaś teren wokół zamontowanych urządzeń zostanie zagospodarowany poprzez nasadzenie roślin ozdobnych i zasianie trawy. Bardzo się cieszę, że tego typu inwestycje powstają i że możemy jako samorząd województwa mazowieckiego wspierać samorządy niższego szczebla. Myślę, że po prostu jest ten temat dosyć ważny dla państwa. Macie świadomość tego, że infrastruktura sportowa może wiele dobrego zrobić dla społeczeństwa, dla młodzieży, zwłaszcza przy placówkach szkolnych, gdzie każda ta minuta spędzona na właśnie boiskach, na tych infrastrukturze sportowej po prostu dodatkowo przynosi później efekt w postaci sprawności fizycznej. Całkowity koszt inwestycji to 60 tysięcy złotych. Obiekt będzie gotowy jeszcze w tym roku. Fauny, wróżki i autoportrety. Najlepsi młodzi artyści ze szkół podstawowych wybrani w konkursie Co nam w duszy gra. Za nami rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego przy współpracy z Muzeum Jacka Malczewskiego dla klas szkół podstawowych, Co nam w duszy gra. To dla mnie prawdziwa przyjemność móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu. Przede wszystkim bardzo serdecznie chcę podziękować organizatorom, bo to wspaniała inicjatywa, która krzewi i popularyzuje i promuje twórczość wielkiego artysty, który bardzo mocno zakorzeniony jest w naszym mieście. Te prace, które są de facto pracami finałowymi, to można powiedzieć twórczość bardzo wysokich lotów. Robią ogromne wrażenie i myślę, że wśród autorów tych prac jest bardzo wielu następców naszego wspaniałego artysty Jacka Malczewskiego. Pierwsze miejsce w kategorii klas piątych i szóstych zajęła Kinga Binkowska z autoportretem inspirowanym twórczością Malczewskiego. To był, tak to nazwa, to było Co nam w duszy gra i właśnie trzeba było zainspirować się pracami Jacka Malczewskiego. No bo właśnie to ma być coś takiego, że z drzewa wyrastają te instrumenty. A to dlatego, że po prostu lubię rośliny i do tego też lubię muzykę. Jeszcze lubię malować i jakby to było takie małe połączenie.
Do konkursu wpłynęło w sumie ponad 140 prac. W kategorii klas 5-6 pierwsze miejsce zajęła Kinga Binkowska, drugie Marika Jaśkiewicz, a trzecie Maksymilian Kowalczyk. W kategorii klas 7-8 pierwsze miejsce zajęła Julia Ćwintal, drugie miejsce Julia Mucha, a trzecie Anna Lis. Szeroki wachlarz atrakcji przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dla Radomian na okres ferii zimowych w ramach akcji Zima 2022. W trakcie ferii zimowych lodowisko miejskie, które funkcjonuje przy ulicy Bulwarowej, czynne będzie w godzinach od 9 do 21. Przerwa techniczna na poprawę stanu tafli przewidziana jest między godziną 14 a 15. Zachęcamy też w wybrane dni do uczestnictwa w zajęciach z instruktorem. Będzie można poszlifować swoje łyżwiarskie umiejętności. A myślę, że wielu maluchów jest zawsze chętnych do tego, żeby rzeczywiście nauczyć się, jak poprawnie jeździć i nabywać takich nawyków odpowiednich jazdy na łyżwach. Aquapark Neptun czynny będzie od 7 do 22. We wtorki i czwartki w godzinach od 11 do 12.30 organizowane są zajęcia ABC tenisa na kortach przy ulicy Bulwarowej. MOSiR we współpracy z lokalnymi klubami zaprasza też dzieci i młodzież ze szkół podstawowych na zajęcia lekkoatletyczne, bokserskie i kickbokserskie. Dodatkowo w 7 radomskich szkołach PSP nr 3, 9, 15, 17, 27, 34 i w Zespole Szkół Muzycznych oraz w Młodzieżowym Domu Kultury i publicznym ogródku jordanowskim planowane są półzimowiska. W programie m.in. zajęcia sportowe i rekreacyjne, wycieczki i wiele innych atrakcji. Zapisy bezpośrednio u organizatorów. Ofertę na okres ferii mają też radomskie placówki kultury. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.